SCP-3456. Jeźdźcy orkadejscy. Żywioł wywodzący się z mitologii orkadów, archipelagu na północ od wybrzeża Szkocji. Istoty, którym nawet Fundacja SCP, zajmująca się anomaliami i zjawiskami paranormalnymi na co dzień, nie może się przeciwstawić. Zjawiają się szczególnie w zimę, w czasie konfliktów i niepokojów na świecie, porywając ludzi i torturując ich psychicznie. To tylko kwestia czasu, zanim zobaczysz jednego z nich za oknem, w pewną zimową noc. A we wszystkim z tej strony Pio, a przed wami historia SCP-3456. Jeźdźcy orkadyjscy zostali w bazie danych Fundacji SCP zaklasyfikowani klasą Keter, co oznacza, że zabezpieczenie ich jest naprawdę bardzo ciężkie, a jak za chwilę się dowiemy, prawie że wręcz niemożliwe. Każda próba zneutralizowania tej anomalii zawiodła. Osoby, które zobaczyły na własne oczy jednego z jeźdźców, muszą zostać poddane terapii amnezyjnej, a wszystkie wzmianki o napotkaniu tych istot mają być zatuszowane, tłumaczone zespołem stresu pourazowego albo legendami miejskimi. Jeśli kiedykolwiek spotkasz SCP-3456, unikaj bezpośredniego kontaktu wzrokowego. SCP-3456 to grupa czworonożnych istot przypominających konie. Posiadają trójpalczaste kopyta i nie mają owłosienia. Ich skóra jest gruba i przejrzysta, przez co istota zdaje się być złożona z samych mięśni i kości. Z pleców konia wyrasta pojedyncze lub wiele ludzkich torsów. Każdy z nich posiada parę rąk i głowy. Ramiona są dwa razy dłuższe niż wysokość samego bytu, zakończone pięcioma ostrymi, wystającymi kośćmi zamiast palców. Z powodu ich długości, ramiona zwykle ciągnięte są po ziemi, zostawiając po sobie wyżłobienia. Zamiast nosa posiadają dziurę, a zamiast oczu mieniące się na czerwono gałki. Stworzenie jest w stanie wydawać z siebie okropne, wysokie krzyki, osiągające 110 decybeli. Ich wielkość różni się zwykle, jednak największa instancja posiadała 30 metrów wysokości i 15 metrów długości. Na chwilę obecną SCP-3456 zdaje się być odporne na działania broni konwencjonalnej. Jeźdźcy orkadyjscy pojawiają się znikąd. Materializują się w okolicach miejsc dotkniętych wojną, atakami terrorystycznymi i klęskami żywiołowymi. W zależności od skali wydarzenia może pojawić się jeden, dwa, a nawet wiele instancji SCP-3456. Cechują się wysoką inteligencją i wytwarzają sytuacje, w których dzięki manipulacji psychicznej zaskakują swoje ofiary i poddają je torturom. Bezpośrednia obserwacja wzrokowa jeźdźca orkadyjskiego sprawia, że byt będzie od teraz świadomy twojej pozycji, gdziekolwiek byś się nie znajdował, jak daleko byś nie uciekł. On zawsze będzie wiedzieć, gdzie jesteś. Byty te manipulują swoimi ofiarami i podążają za nimi nawet wiele kilometrów poza miejsce oryginalnej manifestacji. Jeździec będzie cię obserwował przez bardzo długi czas, celowo ukazując się przy okazji jak największej ilości osób postronnych, dopóki nie uda mu się złapać zadowalającej ilości ofiar, po czym się zdematerializuje. Gdzie znikają SCP-3456 i jego ofiary, a także co dzieje się z jego ofiarami, jest aktualnie nieznane. Jest jeden, jedyny sposób na to, aby obronić się przed jeźdźcami. SCP-3456 nie są w stanie przekraczać zbiorników słodkiej wody. Dlatego ofiary, które przeżyły spotkanie z jeźdźcami orkadyjskimi, umieszczane są w ośrodkach, które niedaleko mają rzekę bądź jezioro. W dokumencie o SCP-3456 zamieszczony został dziennik jednej z ofiar jeźdźcy orkadyjskiego, Dave'a Harkanda. Dave był żołnierzem brytyjskich sił ekspedycyjnych w trakcie I wojny światowej, a jego notatki opisują jego doświadczenia w trakcie największej bitwy Wielkiej Wojny, bitwy pod Sommą. 27 czerwca 1916. Nareszcie dotarłem na front.
Gdy byłem w Paryżu, kupiłem sobie ten mały notatnik i pomyślałem, że mogę w nim zapisywać swoje bohaterskie dokonania na polu bitwy. Wielce się raduję, że w końcu ruszam do akcji, mimo że wygląda na to, że tylko ja się cieszę. Większość chłopaków walczy już od kilku miesięcy i wyglądają wręcz okropnie. Mundury pokryte całe błotem, a ich twarze tak blade, że wyglądają jakby nie jedli i nie spali od miesięcy. Dowódca wygląda jednak na pełnego zapału do walki, co jest godne podziwu. 2 lipca 1916. Zbudziłem się we wczesnych godzinach rannych. Ziemia się zatrzęsła i prawie spadłem w błoto dna ziemianki. Biedne chłopaki na pryczach po drugiej stronie wyglądali, jakby zobaczyli ducha. Dwójka facetów z Irlandii Północnej, z armii Kitchenera, jeśli dobrze pamiętam. Ciągle mamrotali coś o jakimś Nakati? To musi być coś irlandzkiego. Obaj ściskali kurczowo złoty krucyfiks. Już miałem z powrotem się położyć, żeby zmrużyć oko, ale wylądowałem w błocie. Nie słyszałem niczego głośniejszego niż to. Myślałem, że to szwabska artyleria naznaczona z wybuchami, ale problem polegał na tym, że do wybuchu nigdy nie doszło. Rankiem zapytałem oficera o ostrzał artyleryjski, ale posłał mi dziwne spojrzenie i zapytał, o czym ja do cholery mówię. 2 lipca. Poszliśmy szukać niewypału, który musiał spaść zeszłej nocy. Nic nie znalazłem, ale za to ujrzałem coś, czego nawet nasz kapelan nie potrafi najprawdopodobniej wyjaśnić. Najdziwniejszy krater, jaki kiedykolwiek widziałem, na kształt gigantycznego kopyta. 3 lipca 1916. Szwaby zaatakowały dzisiaj, po raz pierwszy wchodząc na nasz teren. Pierwszy raz ujrzałem prawdziwą walkę. Nie jest ona romantyczna i heroiczna. Jest przerażająca i pełna śmierci. Ręce nie przestają mi się trząść. Już raz porwałem kartkę. Szwaby zagoniły nas w róg. Prawie nas zmietli. Nie pomógł fakt, że zeszłej nocy padało, wypełniając naszą lisią norę po brzegi błotem. Jeden z fryców na mnie natarł, a ja wpakowałem mu kulkę między oczy. Upadł na skraj okopu, wciąż patrząc mi w oczy. Biedny chłopak nie mógł mieć więcej niż 17 czy 18 lat. Jeden z Irlandczyków, Martin, nie żyje. To było niepodobne do niczego, co kiedykolwiek widziałem. Stał, ostrzeliwując szwabów, a nagle błoto zaczyna wrzeć. Nim ktokolwiek zdąży zareagować, ziemia wzlatuje wszędzie dookoła. Wszyscy zostają zmiecieni. Podnoszę wzrok, a chłopa nie ma. Nawet części jego ciała nie zostały. Nikomu o tym nie mówiłem, ale przysięgam, że widziałem spod niego wystające kości, nim ziemię wysadziło. Jego człowiek, Brendan, godzinami kopał w błocie, poszukując krucyfiksu. 14 i 15 lipca 1916. Szwaby próbowały ruszyć dziś o poranku w deszczu. Z Brendanem, tym drugim Irlandczykiem, siedzieliśmy w gnieździe z karabinem maszynowym. Było ich coraz więcej i więcej. Napierali i napierali. Utykali w błocie, a ja strzelałem. Wschodzi słońce. Jestem na warcie do 8, jak przynajmniej zarządził oficer. Tracę poczucie czasu. Coś tam jest. Coś czai się między błotem i martwymi szkopami. Prawie usnąłem wczoraj, w otoczeniu jęków śmiertelnie rannych na ziemi niczyjej. Zostawili ich w tyle. Kątem oka dostrzegłem coś dużego. Nie mogłem dokładnie się przyjrzeć, bo było znacznie ciemniej niż zwykle. Zachmurzone niebo zasłaniało księżyc w pełni. Słyszałem jakieś krzyki, ale cokolwiek to było, zniknęło, nim moja flara rozjaśniła niebo. 30 lipca 1916. Widzę je kątem oka w tamtej pierwszej nocy. Są ogromne, ale poruszają się tak szybko, że nie mogę im się przyjrzeć. Przynajmniej tak było do dzisiaj. Dziś rano napłynęła gęsta mgła, spowijając wszystko dookoła. Stwierdziliśmy, że szkopy wykorzystają to do ataku. Skurczybyki atakują non-stop od 20. Ujrzałem to coś przez mgłę. Wyglądało jak ukrywający się cień. Jakieś stworzenie przypominające konia, z czymś ciągnącym się po ziemi i gigantyczną bryłą w miejscu jeźdźca. Ta bryła zaczęła się ruszać. Mógłbym przysiąc, że to był człowiek albo coś, co wyglądało jak człowiek.
podniosło się i wyciągnął to, co ciągnął ze sobą po ziemi. Podniósł coś. Wydaje mi się, że to było paru martwych Niemców. Zaczęli wierzgać. Nigdy nie zapomnę dźwięku, jaki to coś wydało. Głośniejszy niż Banshee, piskliwy i nieludzki. Patrzyło prosto na mnie. Dwie pary czerwonych, świecących gałek. 5 sierpnia. Brendan mówi na nie na klawi. Nie chcę powiedzieć mi nic więcej. Już zaczynam rozumieć, dlaczego wszyscy ci faceci wyglądali nie tak przerażonych, gdy przyjechałem tu po raz pierwszy. 13 sierpnia. Cholera, cholera jasna. Toż to koszmary. Byłem na warcie 2 noce z rzędu, a jeden z nich po prostu pojawił się przede mną. 20 stóp, musiało być ze 20 stóp ode mnie. Wysoki, prawie do samego nieba. Wystrzeliłem flarę w czas, żeby zobaczyć, jak podnosi paru rannych Niemców. To coś nie ma skóry do cholery. Same mięśnie i tłuszcz. A to coś na jego plecach. To nie człowiek. To nie mógł być człowiek. Też nie miało skóry, nie miało nóg. Po prostu było połączone z brzuchem konia. Strzeliłem do niego parokrotnie. Ani drgnął, jakbym do niego strzelał z procy. Gdy flara osiągnęła najwyższy punkt, zatrzymał się. I odwrócił. Spojrzał w dół, na mnie. Zarówno koń, jak i to coś na jego plecach. Uśmiechał się. 17 sierpnia 1916. Ostatnie 4 noce z rzędu spędziłem na wachcie. Próbowałem powiedzieć oficerowi o Naklawi. Nie wierzył mi. Powiedział, że to przez nerwice tracę zmysły. Miałem wziąć się w garść i tak dalej. Ono wraca. Co noc. To samo miejsce. 20 stóp ode mnie. Podnosi rannych, odwraca się, patrzy i znika. Pogrywa ze mną, jestem tego pewien. Zeszłej nocy był jeszcze drugi. 4 wielkie bryły na jego plecach robiły dokładnie to samo. 7 rano, 20 sierpnia 1916. Niemcy ruszyli wczoraj bardzo do przodu. 2 dni temu padało cały dzień. Błoto było głębokie. Znów siedziałem na karabinie w bunkrze. Tak wielu leżało na ziemi niczyjej, że nie byłem w stanie odróżnić żywych od martwych. Dziś było ich 5. 3 z nich miało więcej niż jedną bryłę na plecach. Ten, który ciągle wraca, upuścił coś. Błyszczało w świetle flary. 10 rano, 20 sierpnia. Poszedłem tam, gdzie to wciąż się pojawia. Znalazłem krucyfiks Martina i blaszany hełm. 20 sierpnia 1916. Przybiera im odwagi. Widziałem jednego w biały dzień. Jestem pewien, że to nadal ten sam. Zagrzebał się w błocie i po prostu tam leżał. Czekając. O 3 mamy ruszać naprzód. Ich tam jest więcej. Wszystkie robią to samo. Boże, dopomóż nam. 20 sierpnia 1916 roku Dave Harkand został ogłoszony zaginionym w akcji po nieudanym kontrataku wojska brytyjskiego. Tego samego dnia zginął również niejaki Brendan O'Malley. Dziennik Harkanda został odnaleziony na skraju okopów niemieckich 2 miesiące po jego zaginięciu. Jego irlandzcy kompanii nazwali te bestie na Naklawi. Nie bez powodu. W mitologii orkadyjskiej Naklawi to istota okraszona mianem jednego z najpaskudniejszych demonów Szkocji. Jego oddech zabijał zwierzęta i plony, a bestia odpowiedzialna była za epidemię i suszę. W czasie lata Naklawi trzymany był w ryzach przez Matkę Morza, pradawnego orkadyjskiego ducha. Jednak na zimę uciekał spod jej kontroli i grasował po lądzie. W uniwersum SCP jeźdźcy orkadyjscy bazowani są silnie na Naklawi jako istotach, które ciągnie do nieszczęść ludzkich, wynaturzeń, które karmią się cierpieniem. Odpowiednikiem Matki Morza zdaje się być z kolei SCP-6700. 2 szkockie bóstwa, Matka Morza, bóstwo lata, i Teran, bóstwo zimy, ojciec Naklawi, walczą ze sobą o kontrolę pór roku.
Pytanie tylko, czy to SCP-3456 powstał na podstawie mitologii, czy może mitologia to tylko sposób zatuszowania prawdziwej anomalii. Prawie 100 lat po powstaniu notatek Dave'a Harkanda, jeźdźcy orkadyjscy zostali zaobserwowani w 2011 roku, po trzęsieniu ziemi w Fukushimie, co skutkowało prawie 3000 zaginionych. Nawet wysłane do miasta oddziały fundacji nie były przygotowane na spotkanie z Nakolawi. Dwójka agentów została porwana i na chwilę obecną pozostają uznani za zaginionych. Jeździec, który ich zaatakował, w swojej twarzy miał wchłonięte dwa jasno widoczne przedmioty. Złoty krucyfiks i hełm z I wojny światowej. Strzeżcie się, jeźdźców orkadyjskich. Jestem osobiście zachwycony raportem SCP-3456. To jak sprytnie i w prosty sposób przekłada język mitologii na nasze czasy pokazuje, że w Fundacji SCP nadal jest miejsce na prostolinijne historie, na potwory rodem z legend miejskich, które i tak przyprawiają o gęsią skórkę. W końcu nie wiesz, jak duże musi się wydarzyć nieszczęście, żebyś doświadczył wzroku na Kalawi. Jeśli ten materiał wam się spodobał, zostawcie pod nim pozytywną ocenę i komentarz, co sądzicie o jeźdźcach orkadyjskich i czy macie w okolicy jakąś rzekę, która w razie czego ochroniłaby was przed ich atakiem. A jeśli jesteś tutaj nowy, to zachęcam do subskrypcji, przecież oboje wiemy, że i tak tutaj wrócisz po więcej. Dziękuję serdecznie wszystkim wspierającym kanał, kultystom, szamanom, arcykapłanom i tym, o których nie mówimy. Bez was ten film by nie powstał. To była historia o jeźdźcach orkadyjskich SCP-3456, a jestem Pio. Do zobaczenia kiedyś.